Agata, Krwawnik pamiętam, że się nazywałaś Agata. Jak jeszcze w Tak. Łodzi mieszkałaś. Tak. A teraz jak się nazywasz? Nadal się nazywam Agata Krwawnik. Nie zmieniłaś nazwiska, chociaż miejsce zamieszkania już kilka dobrych lat temu zmieniłaś. Podróżując i w końcu została się we Francji. To dobre miejsce do mieszkania, tworzenia? To dobre miejsce. Nie miałam również, nie miałam powodu wyjeżdżać z Polski, bo projektów muzycznych zawsze miałam bardzo dużo ze wspaniałymi muzykami w Polsce. Tak życie się potoczyło, że jestem we Francji i starałam się po prostu odnaleźć tutaj i małymi krokami zaczynam się czuć coraz bardziej komfortowo tutaj. Ale na początku to było też miejsce do tworzenia? Myślałaś o tym w ogóle, że w dalszym ciągu chcesz swoje życie jakby związać z muzyką, ze śpiewaniem? Zdecydowanie tak. Nie wyobrażam sobie robienia czegoś innego w życiu. Także wiedziałam, że będę musiała po prostu na nowo tutaj wyszukać kontaktów, nawiązać znajomości, przyjaźnie i starać się istnieć dalej w tym zawodzie muzyka, który jest moją pasją. Bo tak sobie myślę, dzisiaj mówimy o innym świecie, również o innej Francji. W trudnych czasach przyszło wam tam w tej chwili żyć. Mówi się, że Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy to są najtrudniejsze w tej chwili miejsca. I to też zmienia jakoś postacie rzeczy, zmienia jakoś sytuację. Czy też wpływa na twoje myślenie o tym, jak żyć, co robić i czy w dalszym ciągu poświęcać się piosence? Jest mi trudno porównać, bo mieszkając tutaj od 10 lat, no stało się to moją rzeczywistością, którą no analizuję od środka i krytykuję również, tak jak większość moich znajomych, muzyków, artystów. Nie są to kraje doskonałe i wiadomo, teraz w tej sytuacji odizolowania jeszcze więcej jest taka atmosfera no, krytyki i niesprzyjająca raczej no, jakiejkolwiek działalności, myślę też, nie? Tak, jakiejkolwiek działalności, ale nie staramy się po prostu patrzeć bardziej w przyszłość z jakimkolwiek optymizmem, jeśli on może w tej sytuacji istnieć, bo wszystkie znaki mówią nam, że nadchodzi kryzys, że wiadomo, że dla muzyków będzie sytuacja życia z muzyki będzie jeszcze trudniejsza. Wszyscy będą z tym kryzysem musieli się zetknąć, ale cóż nam pozostaje? Mamy rodziny, mamy dzieci i chcemy też dać im jakąś nadzieję, że no, świat się nie kończy i staramy się dlatego kontynuować naszą współpracę muzyczną w tych warunkach, w jakich jesteśmy dzisiaj. Twoje dzieci cieszą się, bo mamę mają w domu, nie koncertujesz, nie zajmuje cię to koncertowanie, nie zajmuje ci zbyt wiele czasu, ale myślę, że jesteś dobrą adresatką tego typu pytań, bowiem wydaje mi się, że trzeba mieć jakąś odwagę, żeby wyruszyć w świat, powiedzieć sobie, będę śpiewać, ale już nie tutaj w Polsce. I to jest duży krok taki w życiu. No i teraz kolejna jakby sytuacja, która wyzwala w tobie i energię, i odwagę, i wszystko naraz, i taki upór, żeby kontynuować. No i jak słyszę, też taką masz w sobie misyjność, żeby dać innym, że to jest też dla ciebie dosyć ważne i to cię napędza. Zdecydowanie tak. Bo myślę o ludziach, którzy liczą na nas, artystów, którzy są naszą publiczność, które nasi uczniowie, bo jesteśmy też nauczycielami muzyki, którzy no, są teraz pozostawieni voilà, sami sobie, każdy przed tymi ekranami, bo jeszcze w tej rzeczywistości wirtualnej mamy trochę więcej wolności, żeby się poruszać. Musimy dawać, jeżeli mamy ochotę, możemy dawać dobry przykład lub dobry przykład w jakim sensie
dawać jakąś nadzieję lub dawać im rozrywkę również w tym momencie, by zmieniać choć na chwilę myślenie, oderwać się od tych tematów bardzo przyziemnych, które są bardzo pesymistyczne dzisiaj, żeby chociaż odetchnąć na chwilę i czuć się trochę lepiej. To też jest przedziwna sytuacja, bo jeśli już odpowiadasz sobie na pytanie, co teraz możesz zrobić dla innych, to oczywiście myślę, że spokojnie odpowiedziałeś sobie natychmiast, mogę śpiewać dla nich, tworzyć kolejne piosenki i tak dalej, ale jak je nagrać, jak je pokazać, nie wychodząc z domu, będąc w separacji z innymi muzykami, z którymi na co dzień współpracujesz, prawda? No i tutaj wykorzystywanie chociażby technologii już nas nauczyło, że to jest możliwe, tylko trzeba się czegoś nowego nauczyć, przestawić to swoje myślenie i tak już czynicie, bo wiem o tym, widzę, słyszę, no i też chętnie zaprezentuję wasz utwór za moment. Dziękuję, dziękuję Piotrze, że tak przyjmujesz z entuzjazmem właśnie ten projekt. Dla nas no, od 10 dni, zajęło nam to 10 dni, od 10 dni byliśmy połączeni z muzykami tutaj właśnie na Messengerze, w internecie, na tych komunikatorach i ja się czułam, jakbym żyła przez ten czas w iwistości. Moim prezydentem nie był ten prezydent, który jest na czele państwa, ale mój dyrektor muzyczny, który decydował. Moim premierem nie był ten premier, który jest w rządzie, tylko... Teraz tak pomyślałem, że stworzyć taki własny świat, własną społeczność, to jest pewnego rodzaju rozwiązanie na te trudne czasy, prawda? Łatwiej jest nam się wtedy odnaleźć wśród przyjaciół, znajomych, tak? Zdecydowanie, bo to jest, ten świat był równoległy, pozwalał na oderwanie się, to prawda, jest to oderwanie się, to nie było, to jest rzeczywistość wirtualna, my komunikujemy się, więc jest to oderwane, ale ja się czuję lepiej, dzięki temu nie popadłam w kompletną depresję, widząc ludzi, którzy zerkają na siebie inaczej na ulicach i wszyscy... Ale ty zawsze się uśmiechałaś, jak pamiętam, bo jeszcze cię pamiętam z czasów, kiedy mieszkałaś w Łodzi i zawsze byłaś taka pełna optymizmu, więc myślę, że to też cechy naszego charakteru pozwalają nam przetrwać. Łatwiej bądź trudniej jest nam z tą rzeczywistością, ale przetrwać, prawda? I znaleźć sposób na to przetrwanie. Domyślam się, że to wszystko ma też swoje limity, gdyby nie było jakiejś stymulacji też ze strony innych muzyków, tego poczucia wspólnoty, tego wymiany informacji, bo wymieniamy się mnóstwem informacji z muzykami. Czujemy się, że uczymy się nowych rzeczy, bo podzielimy się, więc to jest niesamowite, bo teraz naprawdę czuję się, że wszyscy nie chowają... Dzielą się tym, co wiedzą, tym, co potrafią, a wszystko, mimo to, że jest trochę oderwana ta nasza komunikacja, ten nasz właśnie taki rozmowa, grupa dyskusyjna to jest na Messengerze, jest w tym konkret, robimy muzykę. Jest tych grup coraz więcej, aż trudno jest właściwie uczestniczyć we wszystkich dyskusjach. Ja przynajmniej mam takie doświadczenie, ale też powracając do myśli, że łatwiej jest nam przetrwać, kiedy coś tworzymy wspólnie, razem, mamy to swoje środowisko, prawda? To jest też tak, że łatwiej też jest, czy też będzie nam później, popatrzeć na rzeczywistość, która się tak czy inaczej zmieni, prawda? I szybciej może dzięki temu dostosujemy się do tego wszystkiego, co się zmieni w tym naszym świecie, a tak będzie na pewno. No tak mi się wydaje. Jeszcze te 10 dni temu, bo nas od 10 dni jest takie zamknięcie totalne. 10 dni temu, będzie, to szybko minie. Mamy 2 miesiące, maksymalnie 3, tak jak w Chinach. Minie to i będzie tak jak kiedyś. Po 10 dniach myślę, że ono już nie będzie tak jak kiedyś. Zmieni się to i teraz jesteśmy w trakcie tego procesu i co się zmienia? Musimy to obczaić, co się zmienia i odnaleźć nowe formy my działania jako muzycy, współpracy. A piosenka też się zmieni, bo formy działania to jedno. A myślisz, że muzyka, piosenka się zmieni? Może treść tej piosenki się zmienia? Może, bo już się zmienia, bo oczywiście muzyka od razu komunikuje to, co się dzieje w rzeczywistości naszej, także nawet ta nasza bo piosenka. O czym jest ta piosenka właśnie, którą stworzyliście?
mówi, no więc jest o tej sytuacji, w której jesteśmy, o życiu w kwarantannie, o odizolowaniu, o potrzebie komunikacji z innymi nadal. Jest też spojrzeniem humorystycznym na tą całą sytuację. Dziwne, ale nadal potrafimy spojrzeć jakimś z humorem, żeby na to, co się dzieje. I z tym wszystkim właśnie ta piosenka. No na pewno uśmiechając się do siebie, łatwiej jest nam znosić taką codzienność, trudną codzienność i zamknięcie. To prawda. Zadam ci być może jedno z najtrudniejszych pytań, ale jednak, a nie tęsknisz bardziej za Polską właśnie w tej sytuacji? Zdecydowanie tak. I dlatego nawiązuję częściej kontakty z wszystkimi moimi znajomymi. Staram się dowiedzieć, co u nich słychać i myślę o nich. Myślę o teraz, w mojej głowie wszyscy po kolei wracają i mam nadzieję, ale już planuję, mam nadzieję, że jak tylko to się skończy, że na przykład w lipcu, no nie wiem, czy te loty już będą odblokowane, że przyjeżdżam już na dłużej i chcę wszystkich zobaczyć. No to zapraszamy w takim razie. To ta piosenka niech będzie właśnie dla nich, dla tych, którzy tutaj w Polsce zostają i za którymi tęsknisz, ale też dla wszystkich i nie tylko w Polsce. Niech nam jakoś umili ten czas kwarantanny i niech nam doda energii w takim razie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, Piotrze. Bądź bezpieczna, twoja rodzina niech będzie bezpieczna. Trzymajcie się tam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Radio.